Angelika Bednarska, witam Państwa i zapraszam na szczegółową prognozę pogody na jutro. Dobrych wiadomości, ciąg dalszy. Pomimo dominacji układu niskiego ciśnienia, najbliższe dni w regionie będą bardzo słoneczne i ciepłe, czyli tak jak w czerwcu być powinno. Wysokie temperatury odnotujemy również tej nocy. W całej Polsce termometry wskażą dwucyfrowe wartości. Od 10 stopni na Suwalszczyźnie do nawet 14 w części zachodniej. Zachmurzenie we wszystkich regionach na ogół będzie niewielkie, ze sporą ilością przejaśnień i rozpogodzeń. A jutro o poranku w całej Polsce dominować będzie pogodne, słoneczne niebo. W drugiej części dnia na przeważającym obszarze aura nadal będzie bardzo przyjemna, natomiast chmurzyć zacznie się jedynie w części wschodniej. I to właśnie tutaj synoptycy prognozują przelotne opady deszczu i lokalne, niegroźne wyładowania atmosferyczne. Na zachodzie i południu mieszkańcy poczują prawdziwy powiew lata. W cieniu temperatura wzrośnie od 24 do nawet 27 stopni w Zielonej Górze. W pozostałej części kraju ciepło, ale już nie tak upalnie, od 21 do 23. A spójrzmy na mapę naszego regionu. Zarówno w tych najbliższych godzinach, jak i w nocy nad województwem niewiele chmur i sporo lokalnych rozpogodzeń. To będzie ciepła noc z temperaturą od 11 do 12 stopni w Tucholi. Jutro zarówno o poranku, jak i w drugiej części dnia aura będzie bardzo słoneczna, a temperatura w cieniu wzrośnie od 23 do 25 stopni. Na barometrach południe 1014 hektopaskali nastąpi teraz niewielki spadek ciśnienia. Kolejna prognoza pogody po wieczornym wydaniu zbliżeń. Do zobaczenia.